Siemaneczko! Z tej strony Multi i dziś witam Was w kolejnym newsie z jakiejś tam gry o czołgach. Tym razem pogadamy sobie m.in. o dwóch nowych pojazdach premium, które mogą być nagrodami za misje osobiste, ale nie muszą i raczej nie będą, dlatego że są to chyba premki historyczne. Co to znaczy pojazd. Historyczny premium są to pojazdy typu Tiger 131, czyli mamy czołg premium, który przerabiamy na premkę historyczną, która szczególnie ma trafić do kolekcjonerów, fanów historii. Na przykład takie pojazdy są w grze, dlatego że jakiś tam dowódca czołgu wyróżnił się na polu bitwy. I w tym przypadku mówimy o dwóch pojazdach. Pierwszy to Sherman VC Firefly, który podczas II wojny światowej pokonał najprawdopodobniej niemiecką legendę czarnego barona Michaela Wittmana w Tigerze 1. Oczywiście nigdy sam zainteresowany tego nie potwierdził, ale przypuszczę się, że to właśnie niejaki Ekins, skromny celowniczy w Shermanie Firefly, właśnie oddał ten krytyczny strzał i zniszczył Tigera 1. Także zobaczymy, czy faktycznie pojazd ten będzie miał nazwę Ekinsa. Na razie wiemy o tym, że jest to Sherman VC Firefly. I drugi, słuchajcie, pojazd to... T-23 Eagle 7 który również wyróżnił się podczas walki z niemieckim pojazdem. Czołg dowodzony przez sierżanta Erleya zniszczył niemiecką Panterę trzema strzałami podczas bitwy o kolonię pod koniec wojny w 1945 roku. Pojazd, słuchajcie, będzie w grze na siódmym poziomie, no i na pewno będzie przypominał delikatnie T-23E3. To jest taki, wiecie, słabszy Pershing, na siódmym poziomie, i teraz, jeszcze nadmienię, że w międzyczasie udało mi się uzyskać odpowiedź od Falty'ego co to będą za pojazdy. Pytanie, oczywiście, było, czy to będą pojazdy premium historyczne, i odpisał, że podejrzewam, że tak. Także przypuszczam, że właśnie taka będzie funkcja, taka będzie rola tych. Pojazdów 6 VI i 7 poziomu. Przypominam, że pierwszy Sherman Firefly jest brytyjski, a T26E3 jest amerykański. I teraz parę słów o parametrach, ponieważ to może Was interesować, więc lecimy z tematem. Pierwszy Sherman VC Firefly jest wyceniany na 3200 zł, czyli nawet nie tak dużo jak na szósty poziom. Jego największą zaletą będzie bez wątpienia siła ognia i armata, która będzie naprawdę przebijała rywali. Jest to 17 funtówka, która słuchajcie, ma bazowo 171 penetracji, a na złocie 239. Tyle samo co drzewkowy Sherman Firefly. No, i na pewno to pozwala na spokojne przebijanie wszystkiego, co napotkacie na swojej drodze. Bazowe uszkodzenia wynoszą 150, i oczywiście do tego dochodzi jeszcze spora szybkostrzelność. Ponad 2000 uszkodzeń na minutę. Z załogą tylko 100%, a do tego dochodzą jeszcze bonusy. W pocisków jest pełno 77, a prędkość pocisku to 884 metry na sekundę. Czyli tak naprawdę możemy sobie spokojnie powiedzieć, że prędkość jest taka sobie. Na pewno celność to będzie siła tej armaty. Słuchajcie, naprawdę, 0,34 na 100 metrów to jest bardzo dobra celność, czas celowania tylko 2 sekundy, także ogółem parametry armaty są wyśmienite, tylko wychylanie działa w dół jest słabe, minus 6 stopni. No To jest na pewno delikatny kłopot. Co z mobilnością? Tutaj są pierwsze, ale nie jedyne problemy. Okazuje się, że nasza moc silnika to tylko 425 koni, więc mamy niewielką moc na tonę, niecałe 13 koni. Przypominam, to jest med, więc dobrze by było, aby to jeździło. Maksymalna prędkość to 40 km na godzinę. No i opory są dość niskie, więc to akurat cieszy. Tym samym powiedzmy sobie wprost: mobilność jest słaba. Co ze wytrzymałością? Powiem wprost: mamy 750 HP. I brak pancerza, na serio. Pojazd ten dingać nie będzie. Kadłub 50 mm z przodu, wieża 76 mm z przodu. Tu nie ma w ogóle o czym gadać, to jest totalny papier. Jakie tiery to będzie spotykać? Oczywiście maksymalnie ósemki. I teraz kwestie ekonomii. Cena pocisku na tym pojeździe to 175 za pocisk podstawy, przeciwpancerny, czyli pociski są tanie. No i tak naprawdę... Wychodzi z tego, że naszą główną siłą, i chyba jedyną, jest armata. Teraz czas na parę słów słuchajcie o drugiej maszynce, czyli T23E3 Eagle 7. Niestety nie wiemy ile ten pojazd będzie kosztował, cena w złocie to 100, ale wiadomo, że to jest nieprawidłowe, więc przypuszczam, że za jakiś czas dopiero poznamy ten fakt. Co tutaj się dzieje moi drodzy? Ten pojazd oczywiście na siódmym poziomie nie musi mieć najlepszych parametrów, no bo to jest siódemka, nie ósemka. I zaczniemy sobie od siły ognia. Penetracja bazowa bardzo słaba, niestety. 172 na złocie 207, więc delikatnie lepiej. I uszkodzenie to jest akurat plus. 240. Dla porównania możemy pokazać sobie radziecki czołg T43, który ma na tym tierze 180 średnich uszkodzeń. Także naprawdę damage na strzał imponuje, tylko ta penetracja delikatnie przeszkadza. Co słuchajcie, z szybkostrzelnością, naprawdę strzelamy często, prawie 8 pocisków na minutę, czyli wchodzi przodowanie niecałe 8 sekund. I jeśli chodzi o kaliber armaty, to jest to 90. Także ten damage będzie też łączył się z przebijaniem zasadą 3 kalibrów, tak? To też jest ważne. Co z celnością, 0,36 na 100 metrów to nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Cieszy również. Krótki czas celowania, niecałe tam będą 2,3 sekundy. Co z depresją armaty? Minus 10 stopni, więc tutaj kosmos idealnie. No, i teraz przechodzimy znowu do wady. Nie wiem dlaczego, ale pojazd ten będzie wolny. Moc silnika to zaledwie 500 koni, i naprawdę. Moc na tonę w medzie niecałe 13 koni to jest słabo. Szczególnie, że opory dla gruntu są dużo, dużo większe niż. W przykładowo Shermanie, o którym teraz sporo mówimy. Co z maksymalną prędkością? 48 km na godzinę. Zdecydowanie takiej prędkości nie osiągniemy na prostej, ponieważ będą nas blokowały opory i słaba moc silnika. Także tutaj powiem tak: mobilność jest za słaba. Co z wytrzymałością? HP mamy sporo, bo 1200, ale najciekawszy jest pancerz. Okazuje się, że na przodzie mamy ponad. 100 mm to raczej nie jest jakoś bardzo dużo, ale wieża jest naprawdę twarda. Teoretycznie z przodu niby 85 mm, ale mamy pancerz warstwowy i tak naprawdę przebicie tej wieży od przodu może nie być takim łatwym wyzwaniem. Także naprawdę pancerz wieży powinien robić robotę. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo teoretycznie czołg ten będzie spotykał nawet dziewiątki. Co z ekonomią? Cena pocisku to 325 za pocisk. Podstawy przeciwpancerny, no i nie ukrywam, że to jest akurat sporo, bo to w końcu tylko 90 powinien kosztować pocisk 240, no ale tu kosztuje ciutkę więcej, także co jest główną siłą tego pojazdu? Uszkodzenie na strzał, depresja armaty i pancerz wieży. Reszta parametrów kuleje, także szał nie ma, szał zdecydowanie nie ma. Moi drodzy, nie oszukujmy się, Obe te pojazdy są takie sobie i na pewno nie są tu żadne OP premki. To są pojazdy, które mogą być w grze na dzień dobry zbalansowane, ale no nie spodziewajmy się, że zrobią jakąś furorę i nagle wszyscy będą chcieli je mieć. Także to tyle na temat parametrów tych maszyn. A ja teraz przedstawię wam dwa zdjęcia z pancerzem obu tych konstrukcji, po to abyście zobaczyli sobie właśnie jak to wygląda w praktyce z pancerzem między innymi T26 E3. Mamy tutaj na tym zdjęciu ewidentnie pokazane dwie strefy z pancerzem, pancerz główny, pancerz warstwowy, no i tutaj widać, że ta wieża naprawdę jarzmo będzie dingała, kadłub 100 mm do tego jeszcze weak point w postaci CKMA. No to jest na pewno słabiutka informacja. Drugi Sherman na górnej płycie ma 50 mm, więc też słabo, a na wieży mamy delikatny pancerz warstwowy, ale to i tak jest za mało, abyśmy sporo odbijali, więc mówię, Sherman będzie z tektury, z firanki. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o te dwa pojazdy. Przyznajcie, że... No nie są to pojazdy, które raczej każdy chciałby widzieć w grze, bo no po co to komu tak naprawdę, to nie jest nic specjalnego, można byłoby się obejść bez tych dwóch konstrukcji, a czas poświęcony na ich zrobienie, przeznaczyć na na przykład zbalansowanie jakiegoś nowego tieru. Yy, powiem wam od razu, że szykuje się coś mega do WoT'a. Nie mogę powiedzieć jeszcze co, wiem co to jest, ale nie mogę powiedzieć jeszcze. Niedługo się dowiecie, i to jest coś, co tak naprawdę mnie cieszy, bo no dzisiejszy news a temat tych pojazdów jest taki: no okej, okay. warto powiedzieć, że takie coś się szykuje, ale szału nie ma. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, do zobaczenia. Hej!